Cześć, ja jestem pomidorowy.pl Witam was bardzo serdecznie w mojej tier liście, e, która jest zarazem challenge'em, ponieważ zostałem nominowany przez Sebulbę 2000, mojego dobrego ziomka z YouTube'a. I nominował mnie, żebym przedstawił swoje trzy serie, moje takie top 3 ulubionych serii. Ale przedstawiając te top 3, żebym od najlepszej do najgorszej przedstawił e, gry z e, tych trzech serii, no właśnie w kategorii od najlepszej do najgorszej, więc zaczynamy, chyba nie. Myślę, że polecimy sobie tak trochę chronologicznie, bo nie będzie to chyba aż tak źle. Więc dobra. Zaczniemy od pierwszej gry, Crash Bandicoot. Wstawiam tę grę tutaj. Więc dobra. Crash Bandicoot 1. Gra, która została wydana w 1996. Jest to pierwsza gra z serii Crash Bandicoot. I dlaczego jest ona tutaj, a nie jest na przykład ona tutaj? Ponieważ, no wiecie, jest to pierwsza gra z serii i tak dalej. Otóż zajmuje ona miejsce bardzo dobrej. Z tego względu, że nie jest ona taka idealna, jakby się wydawało. Jakby późniejsze gry z serii zrobiły coś, co Crash Jedynka nawet nie miał jak zrobić, dlatego, że no była to pierwsza gra z serii. No i musieli tutaj troszeczkę poeksperymentować z kontentem, co nie? Więc tak, fabuła jest dosyć prosta. Mamy tutaj Crash'a. Który jest w laboratorium doktora Neocortex, który współpracuje z Embryo i oni tworzą generała armii zmutowanych zwierząt. No i właśnie tworzą Crasha Bandikuta. Oczywiście eksperyment, że tak powiem, wymknął się spod kontroli, ponieważ Crash w momencie, kiedy miał być e, porażony prądem i być już takim generałem armii zmutowanych zwierząt. Przez e, Evolvore, no to postanowił uciec i uciekł przez okno, gdzie mieliśmy tam taką scenkę, gdzie krasz spadał oczywiście w dół. No i Cortex schwytał wtedy dawną dziewczynę krasza, czyli Taunę Bandikut. No i fabuła jest taka dosyć mocno Marianowa. Dlaczego? Ponieważ fabuła tej gry jest taka, że Crash musi odbić Taunę z rąk doktora Neokortex i przy okazji unicestwić go, dlatego że on ma zamiary podboju świata. I Crash musi, że tak powiem, mu w tym przeszkodzić. Przy okazji, zanim pokona się Cortexa, no to trzeba zmierzyć się z trzema wyspami. Eee... I tam oczywiście na tych wyspach są bossowie, Na przykład na pierwszej wyspie mamy dwóch. Nie, przepraszam. Na pierwszej wyspie mamy jednego bossa. To jest Papu Papu. Na drugiej wyspie mamy dwóch bossów. Czyli mamy tam Ripperaru oraz Koalacon. A na trzeciej wyspie to już mamy pozostałych bossów. Czyli Pinstripe, Embryo oraz Doktor Neo Cortex. Tak więc to ja. I co ja mogę więcej powiedzieć? Crash 1 ma niestety Tutaj jest oczywiście pierwsza wada, mianowicie czołgowe sterowanie. Czyli o co mi chodzi z czołgowym? Jest to bardzo ciężkie sterowanie. Ciężko się kraszem steruje w pierwszej części. Są czasami momenty, że krasz nie do końca doskoczy na kolejną platformę, i tutaj wchodzi takie odmierzanie, że musisz dosłownie odmierzyć skok. Inaczej, jeżeli nie odmierzysz skoku, to Crash spadnie na sam dół, tym samym ginąc, i ty stracisz swoje życie. I tak też jest w poziomach, gdzie musi Crash kogoś zaatakować. Po prostu czasami trzeba zrobić tak, że dosłownie dwie pikselki przed przeciwnikiem musisz już użyć spin -atak albo ewentualnie na niego skoczyć, bo jeżeli podejdziesz za blisko, to Crash z nie wiadomo jakich przyczyn może zginąć, lub stracić maskę Aku, -aku która go broni. Co jeszcze mogę powiedzieć? Drugim takim minusem jest, są właściwie walki z bossami. Mam wrażenie, że walki z bossami są uber easy. Jakby. Mogę tak nawet zaryzykować, że Crash 1 ma taki syndrom Spyro 1. O co chodzi? Mianowicie, że bosowie to tak na dobrą sprawę tacy bardziej przeciwnicy, nie licząc Cortexa, Tacy troszeczkę ulepszeni przeciwnicy. Ale oczywiście mogę się mylić. Nie mówię tutaj, że to co mówię to jest jakby. Wiecie, takie 100% legitną no scam, ponieważ e, to są bardziej moje przepuszczenia. Przypuszczenia, sorry. E, no i dobra. Tam oczywiście mamy takie perełki w tej gierce, czyli poziomy, które są bardzo trudne, trolujące i generalnie można by je spalić w tej gierce, a mianowicie poziomy takie jak Fumbling in the Dark, Slippery Climb, Sunset Vista. Eee, I w zasadzie to chyba tyle. Trzy poziomy, które sprawiają, nie lada problem. W sensie są mega bardzo ciężkie. Ale poziomy, które na przykład bardzo lubię i do których lubię wracać w crashu, jedynce, to są poziomy takie jak Upstream, e, Rolling Stones chociażby, albo Jungle Rollers, The Great Gate, e, Generator Room. Bardzo lubię Generator Room, chociaż mam wrażenie, że to jest taki trochę psychodeliczny poziom, biorąc pod uwagę, jaki soundtrack tam nam e, przygrywa. Toxic Waste bardzo szanuję. Delap. W zasadzie to, to tyle, nie? Jeżeli chodzi o takie pozytywne aspekty. No mówię, pozytywnym aspektem Crash 1 jest przede wszystkim grafika, bo jest bardzo ładna. Level design. Level design po prostu jest świetny w tej gierce. Nic dodać, nic ująć. Poziomy są jak najbardziej ok, ale mówię tutaj, minus jest taki, że Crash ma mega czołgowe sterowanie, tak więc. Tak więc no. <grym> no i tak, w mojej skali uważam, że jest to naprawdę bardzo dobra produkcja i uważam, że tak poza tymi powiedzmy wadami i poza bossami, którzy są bardziej przeciwnikami, to. Nie mam co tutaj więcej powiedzieć o tej grze. Tak więc to był Crash 1. Teraz przejdziemy sobie do następnej gierki. Crash 2. Jest to kolejna część z serii. Jest to kontynuacja tej oto tutaj części, ponieważ wyszła ona rok później. Ponieważ premiera pierwszego Crasha Manikuta była w 1996, ta gra wyszła w 1997, czyli jest to mój rocznik. I co mogę powiedzieć? Crash Dwójka to jest jakby definicja tego, że jak twórcy chcą, to potrafią. Crash Dwójka tak na dobrą sprawę sperfekcjonował to, co było problemem w Crashu 1. Przede wszystkim, grafika poszła naprawdę wow do góry. Dosłownie widać różnicę między Tom Grom a Tom Grom. Level design również świeci po prostu. Świeci czymś nowym, świeci po prostu czymś odświeżonym i jest on jak najbardziej na plus. Eee... Ponadto walki z bosami to już są dosłownie walki z bosami. Tutaj nie ma czegoś takiego jak w Crash'u 1, że bosowie to są tacy bardziej przeciwnicy czy coś. Tutaj bosowie to są bosowie, bosowie potrafią być naprawdę mega upierdliwi i czasami mogą naprawdę nieźle zaleźć za skórę. Przykład chociażby walka z Enginem, która e, jest no taka dosyć trudnawa, ale dla mnie jako takiego weterana serii to już nie sprawia dla mnie żadnego problemu, ale początkujący, który gra może mieć malutki problem z tą walką. E... Fabuła to jest, tak na dobrą sprawę dzieje się sekundy po pokonaniu Cortexa z Crusher 1, czyli Cortex sobie spada do jaskini. E... Z... Patrzy, że jest tam kryształ, zabiera go do siebie. Engine zaczyna badać kryształ, i jest pomiędzy nimi dialog, że, e, że po prostu Cortex potrzebuje jeszcze 24 kryształów typu Slave. No i tam engine zadał mu oczywiście pytanie, kogo on wybierze jako osobę, która będzie takim królikiem doświadczalnym i poleci w tamte rejony, żeby zebrać te kryształy. No i Cortex tam luźną dygresję powiedział swoją, że jeżeli nie mamy tutaj nikogo, który, kto mógłby tam pójść, no to trzeba, że tak powiem, szukać pomocy u wroga. No i w tym wypadku Crash pada ofiarą Cortexa, ponieważ Cortex już na samym starcie, kiedy wchodzimy do Warprumu, mydli oczy Crashowi, że e, on się zmienił, tak, że on... Potrzebuje kryształy, dlatego żeby czynić dobro, że tak na dobrą sprawę to nie jest tak, jak Krasz sobie myśli. Znaczy, eee, może z tym, że czynić dobro, to może nie do końca, ale wiecie, w sensie tak mydli mu oczy, że niby to wcale nie jest tak, że on chce te kryształy wykorzystać, żeby przejąć władzę nad światem, co nie? No i tam nam tłumaczy, że mamy ten 25 kryształów typu Slave do zebrania, e, bo ma jeden Master Crystal. No i. Tak, tak na dobrą sprawę, co każdy Warplum daje nam tam jakieś komunikaty, w międzyczasie Koko tam do nas się odzywa i mówi, że nie do końca ufa Cortexowi. No i właśnie, i pojawia się też postać, która również po części nam pomaga, i jest tą postacią Embryo, który mówi do nas, że on z Cortexem już nie współpracuje, że pomiędzy nimi doszło do spięcia. I skoro zbieramy Korteksowi kryształy, to Embryo staje się z miejsca naszym wrogiem, ponieważ pomagamy jemu, jego wrogowi. I Embryo mówi, że jeżeli chcemy wyjść z tym wszystkim e, cało, to mamy e, zbierać klejnoty tylko. Nie kryształy, tylko klejnoty. I drobna uwaga, ponieważ są tutaj pewne spekulacje, że tam bosowie, co nas atakują, to są bosowie wysłani od doktora Neocortex. Otóż nie. Eee, bosowie, którzy stoją na naszej drodze, to są bosowie, którzy są wysłani przez Embryo. Oni nigdy nie byli wysłani przez Cortexa, nigdy, przenigdy poza Enginem. Nikt nie był wysłany przez Cortexa. Wszystkie postacie, czyli reaper Komodo Brothers, Tiny Tiger to są postacie, które zostały wysłane przez Embryo. I co warto tutaj wspomnieć? Embryo to jest postać stworzona przez Efu. Tiny Tiger jest stworzony przez Embryo. Ponieważ e, po tym, kiedy Tiny upadł, kiedy skończyła się konfrontacja z Tiny'em z Crasha 2, Cortex znalazł Tiny'ego i można by powiedzieć, że zrobił mu pranie mózgu, przez co Tiny Tiger stał się lojalny dla e, Cortexa. Nie dla Embryo, tylko dla Cortexa, ponieważ pierwotnie Tiny Tiger był lojalny dla Embryo. No i poza tym, że fabuła jest bardziej rozbudowana, jak zresztą słyszycie z tego co mówię, to może przejdźmy do aspektu gameplayu. Gameplay po prostu naprawia szkody, które wyrządził Crash 1, czyli... Jest poprawione sterowanie, co jest oczywiście plus. Poziomy nie są aż tak bardzo trudne, chociaż na miejscu tych poziomów skrasza jedynki. Sądzę, że pojawią się takie odpowiedniki jak chociażby Cold Hard Crash. Nienawidzę śmietnika. Pak atak. Ogólnie nie lubię poziomów tych z jetpackiem. Są one bardzo dla mnie. Denerwujące. Nie lubię strasznie sterowania w tych poziomach. E... I w zasadzie to poza tym to chyba tyle z moich takich nieulubionych poziomów. Reszta poziomów jest jak najbardziej spoko. Nie lubię jeszcze tylko cofania się w Crash'u dwójcy, bo cofanie się w Crash'u dwójcy to jest. O Jezus Maria, to jest coś, co mógłbym gadać godzinami, jakie, jakie to jest złe. Naprawdę. Uwierzcie mi, nie polecam. Nie polecam, nie polecam ani nic z tych rzeczy, po prostu to bardzo się moim zdaniem. Sofanie w kraszu dwójce to jest po prostu udręka. Naprawdę, nie polecam, nie polecam jeszcze raz nie polecam. Ale dobra, e... no i dalej. Sam motyw kryształów bardzo mi się podoba, ponieważ jak pamiętacie w kraszu jedynce zbieraliśmy tylko klejnoty. Więc nie było mowa tutaj o żadnych kryształach, kryształy zostały pierwotnie wprowadzone od krasza 2 i sam motyw kryształów mi się o wiele bardziej podobał niż te klejnoty, ponieważ klejnoty bądź co bądź się fajnie zbierało, ale dla mnie z perspektywy czasu uważam, że trochę to było takie lenistwo, ale też nie ma co się przyczepiać, dlatego że mówię, to była ich pierwsza gra, więc musieli coś wymyśleć. Eee... No i co tu mogę jeszcze powiedzieć w zasadzie? Soundtrack, soundtrack to w ogóle poleciał do góry. Moim zdaniem to względem Crasha 1 to soundtrack w Crashu 2 jest bardziej taki energiczny, bo w Crashu 1 to w większości soundtrack to był taki bardzo w miarę taki spokojny, tam lekko się rozkręcał. W Crashu 2 natomiast soundtrack jest taki dynamiczny. Że wiecie, że jak w Crashu 1 to było takie o spokojne, spokojne takie głoskanie po główce, tak w crashu dwójce bardziej dynamiczny soundtrack tutaj się pojawia, więc to jest jak najbardziej również na plus. Grafika mówiłem, soundtrack mówiłem, Fabuła to, no mówię, porównajcie sobie Fabułę z Crash'a 1 do crasha dwójki, to myślę, że sami wyjdziecie też z zdania takiego, że jednak e... crash 1 no to ma taką typową mariową Fabułę w sensie. Super Mario Bros. taka fabuła, tylko że tutaj mamy Jamraja i e, no dziewczynę Jamraja, a tam mieliśmy księżniczkę Peach i hydraulika, tak więc no. Więc w całej okazałości, Crash 2 naprawia błędy Crash 1, ale przy okazji sam tworzy własne błędy, które następna gra w serii poprawia. Błędy Crash 2 z kolei. A Tom Grom, moi drodzy Państwo, szanowni Państwo, kochani moi jest Crash Bandicoot 3 Warped. Albo Crash Bandicoot Warped, ale jak wszyscy wiemy, to jest Crash Bandicoot 3 Warped, dlatego że w logu można dostrzec czerwoną trójkę, która jest na zegarze, co daje podkreślenie, że jest to trzecia część i jest to zarazem kontynuacja tego, co mieliśmy tutaj. Crash 3. Co ja mogę o tej gierce powiedzieć? Wspaniała kontynuacja. Dużo ciekawych wątków, które zostało e Troszeczkę rozwiązanych między crashem dwójką a trójką. W sensie, jak dobrze wiemy, crash trójka dzieje się sekundę po zakończeniu crasha dwójki, i to stuprocentowym, gdzie stacja kosmiczna doktora Neocortex spada do pewnego miejsca, gdzie jest świątynia, a w tej świątyni jest zła maska, która jest zamknięta, i po uwolnieniu okazuje się, że jest to zły brat, bliźniak. Uka Uka, czyli brat Aku Aku. No i Aku Aku wyczuwa, że zło powraca i to w, w, jeszcze gorsze niż wcześniej. Więc dlatego wraz tutaj z, z naszymi postaciami, czyli Crash, Coco, e, Polar, Baby T i Pura, chowają się do domku. A później widzimy scenarię, gdzie Cortex. Wraz z Uką, Uką i entropim są w Time Twisterze, czyli w lokacji, która jest takim odpowiednikiem Monty Hall albo Warp Roomów z Krasza dwójki, tylko że po prostu jest to lokacja, która można by powiedzieć, ma jakieś tutaj odzwierciedlenie fabularne, a nie jeżeli wchodzenie z poziomu do poziomu, tak jak to było w Kraszu dwójce. No i tam. Ukołka uka przedstawia, że tam korteksa z entropim, że entropi to jest właśnie władca Time Twisteru, ponieważ tematem krasza trójki jest czas. Ponieważ okazuje się, że kryształy, które zostały wykorzystane w Crashu dwójce do, do tego laseru, który. Znaczy, wiecie, kryształy i Dżemek zostały wykorzystane do laseru, który unicestwił bazę kosmiczną Cortexa. To teraz w Crashu trójce będziemy podróżowali po czasach. Aby znaleźć te kryształy w ich oryginalnych lokacjach. Czyli przykładowo, jeżeli w Kraszu dwójce znalazłeś kryształ w dżungli, to pierwotnie mógł on być w czasach średniowiecznych, czy tam gdzieś indziej po prostu. Wiecie o co chodzi. Czyli idąc tym samym, korteks, żeby znaleźć te wszystkie kryształy, musiał podróżować po czasach. No, nie ma tutaj innego wytłumaczenia. Tak czy owak? Co mogę powiedzieć o Kraszu trójce? Crash 3 po prostu wprowadził perfekcyjny gameplay, wprowadził praktycznie bardzo ładną grafikę jak na czasy PS1. Bardzo fajny soundtrack, ponownie dynamiczny soundtrack. Poziomy są zupełnie inne niż w Crash 2. Znaczy są tam pewne drobne nawiązania do Crash 2, ale to, co zostało w Crash 3 przedstawione, to po prostu moim zdaniem jest błeno. Eee. Bossowie są dosyć podobni, z tą różnicą, że pojawiają się dwaj nowi bossowie, czyli Dingodel, czyli połączenie Dingo oraz Krokodyla, i Doktor Entropy, który jest odpowiedzialny za Time Twister, tak jak już wcześniej wspomniałem. I mamy takie chociażby urozmaicenia, jak poziomy średniowieczne, mamy poziomy motocyklowe, które widzicie teraz na tej okładce. Podwodne poziomy coś, co się nie pojawiało w Crashu, tak szczerze. No bo nie mieliśmy w Crashu dwójce podwodnego poziomu ani w jedynce, więc Crash Trójka to wprowadził. Poziomy arabskie i egipskie poziomy no to to są takie poziomy, które można tutaj e, wymienić na no jeszcze poziomy prehistoryczne. E, poziomy tam na motorówce skoko. Samolotowe poziomy, no naprawdę jest tego dużo, co tam crash w ogóle trójka w no jeszcze poziomy w przyszłości, tak więc to też oczywiście na plus. I dobra, zacznijmy może od wad. Co mi się w crashu trójce nie podoba, bo w dwójce, no to powiedziałem, że nie lubię cofania się, nie lubię jakby e, tam. No, cofania się nie lubię w crashu dwójce, i czego ja jeszcze nie... co ja tam jeszcze mówiłem, czego ja nie lubię w crashu 2 nie, w zasadzie to w Crashu 2 nie lubię cofania się No i tam paru poziomów No to, to w zasadzie taki jeden aspekt, który mnie drażni w klaszu 2 W Crashu 3 natomiast czego nie lubię to Poziomów z motorem, nie? Nienawidzę tych poziomów Są to ciężkie poziomy na czasówki Tak samo jak poziomy na motorówce z Koko To już w ogóle po prostu jest istna padaka Jak to jeden youtuber lubi mówić Eee, dokładnie, to nie lubię właśnie robić tych poziomów na relikt platynowy i samolotowych poziomów nie lubię robić, to jest po prostu w ogóle już przeginka. Nie lubię tych poziomów robić, są one dosyć ciężkie, są one upierdliwe i żeby praktycznie zdobyć relikt platynowy, to trzeba naprawdę się bardzo postarać. Tak, trzeba być niemalże perfekcyjnym, o. To, to, chciałem powiedzieć. Walki z bosami. no co mogę powiedzieć, walka z Tainim dzieje się na arenie. Takiej wiecie, że tanie jest w stroju gladiatora i tam jest arena yy, i musimy sobie z nim tam walczyć i uważać na lwy. Dingodile, no to jest arena lodowa, gdzie on strzela laserem ze swojego działka, my musimy unikać za wszelką cenę, ale oczywiście możemy też wykonać glitch, który pozwoli się dostać przez stopę lodu tam do niego. Doktor Nefarius Tropi to swoją walkę ma w swoim, powiedzmy, laboratorium, gdzie tam kontroluje platformy, czyli może sobie tam, na przykład, załóżmy, macie podłogę, to on może użyć, powiedzmy, swoją moc, gdzie połowa podłogi może zniknąć, co nie? E Engine to oczywiście znowu w kosmosie ma walkę, tym razem z robotem. Jedyne w sumie, co mi się też nie podoba, dobra, to będzie druga rzecz, którą wymienię, co mi się nie podoba, bo tam mówię, poza tymi poziomami, co wymieniłem, których nie lubię robić na relikty, to jest jedna taka rzecz, która mi się nie podoba, a to, że Crash Trójka jest dosyć zraszowany w produkcji, w sensie. Gra została wydana chyba w 8 miesięcy, czy tam 9 z tego co pamiętam, i nie lubię jakby pewnych wątków, które zostały. Zraszowane w produkcji. O czym mówię? Na przykład, kiedy wchodzimy do walki z Enginem, to jak mamy to, ten wiecie, time Twister i kiedy wchodzimy, wciskamy guzik i pojawia nam się portal, który nas y, teleportuje do poziomu, to mamy coś takiego, że jest screen walki i mamy na przykład złoty miecz świetny, czy tam no, po prostu świecący miecz świetny engina. I to jest coś, czego się twórcy pozbyli, dlatego że to się nie pojawia w walce. I to jest coś, co mnie mega irytuje. I to nie jest tylko z tym poziomem, bo są poziomy, które miały mieć podobne elementy. Nie mówię już tutaj o mieczu świetnym czy coś, ale też miały zawierać coś, co się nie pojawiło w ostateczności. I To jest coś, co nie podoba mi się bardzo w Crash Trójce. Natomiast, jeżeli chodzi o gameplay z całej trilogii, Crash Trójka, moim zdaniem, dał taki mocno perfekcyjny gameplay, że poprawił przy tym Crash Dwójkę. Na 100% poprawił krasza jedynkę i z ręką na sercu mogę powiedzieć, że to jest idealna gra, jeżeli chodzi o całą trójkę. Po prostu jest ona najlepsza. Nic dodać, nic ująć. Uważam, że jest to tytuł godny zagrania i w nocach mogę powiedzieć, jest to pierwszy tytuł krasza, w który kiedykolwiek zagrałem, jeżeli chodzi o ogólnie o serię krasza. Tak więc. Poza tym, że są rzeczy skasowane i gra trochę jest zraszowana w produkcji, to jednak dała taki perfekcyjny gameplay do większości poziomów. Poziomy są bardzo ciekawe w zwiedzaniu, są bardzo w porządku. Soundtrack jest jak najbardziej na plus, grafika też. Więc to, mogę powiedzieć śmiało, że to jest najlepsza gra Crasha, jeżeli chodzi o trylogię i o retro Crasha, jeżeli chodzi o, wiecie, Crasha z PS1. Tak jest względem tej części i tej. Crash trójka po prostu jest królem w moim odczuciu. Teraz czas na spin-off. Crash Team Racing. Co mogę o tej gierce powiedzieć? Ta gra wyszła w 1999 roku i jest ona ostatnią grą zrobioną przez Naughty Dog. Ponieważ to był tytuł pożegnalny, już erę PlayStation 1, oraz. No, to była ostatnia gra, która wyszła, jeżeli chodzi o grę Crash'a, tak od twórców Naughty Dog, bo tam wyszła ostatnia gra Crash'a na PS1, która jest kolejnym spin-offem i nie jest ona już od twórców Krasza, czy od Naughty Dog, tylko od innego studia, do którego zresztą przejdziemy. Fabuła Crash'a Team Racing jest następująca. Mamy kosmitę z planety Gasmoxa, który nazywa się Nitrous Oxide i on rzuca wszystkim ścigaczom wyzwanie, że muszą stoczyć z nim wyścig. Jeżeli wszystkie postacie przegrają, z automatu Oxide przejmuje władzę nad e, światem i zamienia planetę Ziemię na wielki park, R2, e, na wielki parking dla pojazdów kosmicznych, czyli dla kosmitów. Innymi słowy, i wszystkie postacie, którymi możemy grać i nawet nie tylko te postacie poza Oxidem. Zabierają się za wyzwanie, i do tego wyzwania właśnie mówię: startuje Crash, Cortex, Coco, Tiny Tiger, Engine, Dingodile, Polar Pura, Fake Crash, Dr. Nefarius Tropi, Pinstripe, Real, Reaper Ru, Papu Papu, Komodo Joe, Penta Penguin i chyba wszystkich wymieniłem poza tam. Yy, Oksidem. Ważna uwaga. Bossowie, z którymi się ścigamy, ponieważ gra ma różne tryby tam począwszy od Adventure, kończąc na tam Battle versus, Time Trial, Arcade Mode. Kiedy gramy w tryb Adventure, czyli w tryb fabularny w tym spin-offie, mamy bossów. Ogólnie gra tam ma pięć światów, ale świat piąty, mimo że on jest z jakiegoś dziwnego powodu takim może inaczej. Kiedy pokonujemy pierwszego bossa, to dostajemy klucz. I jak wszyscy wiemy, kiedy otwieramy sobie bramę, możemy jechać w stronę Nowego Świata. I technicznie, jakbyś grał za pierwszym razem, pomyślałbyś, że następny świat jest zaraz za tą bramą. Otóż, żeby dostać się do następnego świata, trzeba zrobić coś takiego, że musisz przejechać przez świat, który ma zablokowane wszystkie poziomy łącznie z bossem. I tutaj mowa o Gemston Wali. Które jest takim światem, który tak naprawdę jest po środku, niby to jest ostatni świat, ale jednak przez niego przejeżdżasz, ale jednak nie możesz tutaj nic zrobić, więc takie, wiecie, kompletnie masą maślane, moim zdaniem, jeżeli chodzi o to. I musisz przez ten świat przejechać, żeby dostać się do drugiego świata, gdzie tam czeka na ciebie drugi boss. I to jest coś, co z perspektywy czasu uważam, że jest jednak trochę złe, że coś takiego jest, w sensie, mogliby powiedzmy zrobić. Dwie drogi, że na przykład, jak pójdziesz na lewo, przekraczając bramę, no to jedziesz w stronę Nowego Świata, w którym, w którym faktycznie jest tam prawdziwy drugi boss i poziomy, które musisz zrobić. A jak jedziesz w prawo, no to dojeżdżasz do Gemstone Wali, gdzie masz wszystko poblokowane. Jedyne co to możesz powkurzać Aku, aku i łukę, łukę, którzy będą ci tam nad głową e, pierdzielili, że Ej, tutaj jest to zablokowane, musisz to, 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 to i to zrobić, żeby tam odblokować Oxida. Więc tak. RipperDoo, Papu Papu, Komodo Joe, Pinstripe. Są to bosowie, którzy również chcą stoczyć walkę z Oxidem. I teraz zanim ktokolwiek mi tutaj będzie mówił jakieś takie tegesy, czy w ogóle jakieś takie smutne rzeczy, nie. Oni nie są wysłannikami Oxida. Są to postacie, które również chcą brać udział w wyścigu z Oxidem. Oni nie są posłani przez. Oksyda, jak w pewnej grze, Krasza, którą będziemy też omawiać w tym filmiku, oni po prostu również chcą stoczyć walkę z Oksydem, no ale nie mają jakby możliwości. A dlaczego nie mają możliwości? Dlatego, że jak pokonamy ich, to oni jakby troszeczkę wypadają z gry. Tak, tak, jakby, nie? A więc, tak. Eee, mamy cztery światy. Insanity Beach, The Lost City, sorry, The Lost Ruins, przepraszam, e, Glacier Park oraz Citadel City. I z tych wszystkich czterech światów, najlepszy jak dla mnie jest Citadel City, ze względu na poziomy. Tak jak mam wymieniać, od najlepszego do najgorszego. Drugi to jest e, The Lost City, The Lost Ruins, przepraszam. Co ja mam z tym City? Dlatego, że tam też są moje ulubione poziomy. Zresztą tam są w miarę krótkie poziomy. Gorszy trochę jest Glacier Park, bo mam wrażenie, że on jest taki momentami długi na siłę. I taki, no wiadomo, pierwszy i zarazem taki super, uber easy świat. No to to jest Insanity Beach w takiej oto kolejności. Tak, wam mogę wymienić, jeżeli chodzi o światy. Grafika, no cóż. Tutaj wam powiem ciekawą historię. Odnośnie grafiki, nie wiem czy wiecie, ale twórcy Crash'a, trylogii oraz Team Racing, czyli Naughty Dog, zrobili jedną rzecz, która nie do końca była legalna za czasów Crash'a. Otóż zhakowali PS1, by zrobić taki fajny efekt, jaki mamy w Crash'u 1, 2, 3 i Team Racing. O czym mówię? Woda. Woda jest właśnie przykładem schakowania e, PlayStation. Otóż ten efekt wody, czyli tam wiecie, że tam światło się odbija od wody, że ta woda tak momentami się powiedzmy, jakby porusza w miarę tak realistycznie. To był element, który ciężko było zrobić twórcom, jeżeli chodzi o krasza. No i. Znaczy, jeżeli chodzi o Crash'a i ogólnie o różne serie, i po prostu twórcy w ten zhakowali PlayStation 1, żeby po prostu ogarnąć tą wodę, żeby ona właśnie wyglądała tak, jak właśnie przed chwilą opisałem, czyli żeby w miarę realistycznie wyglądała, żeby po prostu światło się odbijało od tej wody i żeby miało się takie wrażenie, że hej, jak oni to zrobili. Ponadto, Crash Team Racing tak na dobrą sprawę by nigdy nie powstał, gdyby nie fakt, że Naughty Dog Odkryło jedną grę na Nintendo 64 i za pomocą tej gry przeniosło jeden świat z tej gry, albo jeden poziom, i przed zrobieniem Team Racing testowali ten poziom na PlayStation 1, jakby to wyglądało? Czy PlayStation 1 by udźwignęło ten poziom? Co to jest za gra? Proszę Państwa, DD Kong Racing na Nintendo 64 jest tytułem, który, dzięki któremu Crash Team Racing powstał. Więc tym bardziej uważam, że jako fani takich gierek wyścigowych pokroju crash, powinniśmy mieć minimalny szacunek do DD Cong Racing. Dlatego, że gdyby nie DD Cong Racing, to crash Team Racing by nie powstał. Dobra. Mówię tutaj dużo pozytywnych rzeczy, więc czas na wady. Team Racing. Bo ta gra ma również wady. No nie ukrywajmy. Jak każda zresztą. Eee... Trzeci Świat jest chociażby takim przykładem tego, dlaczego uważam, że jest to trochę taka wada. Nie licząc Dragon Mines i Blizzard Bluff, dwa poziomy pokroju Polar Pass i tajni Arena, szczególnie Tiny Arena, mam wrażenie, że są za długie i zostały tak trochę na siłę wydłużone, tak z perspektywy czasu, jak tak na to patrzę. W sensie, absolutnie nie mam nic do toru wyścigowego, który jest w Tiny Arena. No bo bądźmy sobie szczerzy, fajne jest to, że mamy powiedzmy trochę dłuższe trasy, ale mam wrażenie, że ta Arena jest tą trasą, która jest taka wydłużona na siłę. Nie wiem, czy może ja odnoszę takie wrażenie, czy może to wy macie podobne spostrzeżenia, jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu. Hmm, druga wada, jaką ja zauważyłem i to jest taka wada, którą zauważyłem poprzez granie w DD Kong Racing i różne tego typu gry, to jest to, że na przykład mamy świat, dajmy na to właśnie zimowy Glacier Park, to tylko dwa poziomy są zimowe, a reszta to są takie poziomy nie za bardzo pasujące. I to jest właśnie problem ogólnie z Crashem, że mamy powiedzmy klimat zimowy, to moim zdaniem powinni zrobić tak, że jak mamy warp Room zimowy, tudzież hub zimowy, to powinny być wszystkie poziomy zimowe, wszystkie. I tu dlatego właśnie przychodzę z tym, że mam wrażenie, że Rocky Road jako fioletowy poziom tak naprawdę nigdy nie miał się pojawić jako fioletowy poziom w Glacier Park, ponieważ mam wrażenie, że pierwotnie miał pojawić się e, The North Ball, czyli wiecie, Biegun Północny. Dlaczego? Dlatego, że tematycznie bardziej pasuje do Glacier Park niż Rocky Road. Możecie nie wiedzieć, co to jest za poziom, więc w krótkie streszczenie The North Pole to jest poziom z Battle Mode, gdzie masz iglo i masz, że tak powiem, klimat zimowy. I to jest poziom, który jak dla mnie bardzo pasuje. I pasuje bardziej niż Rocky Road w Glacier Park. I w zasadzie... Więcej chyba wad nie znam, jeżeli chodzi o CTR, bo praktycznie resztę gry mi się bardzo podoba. Zresztą mówię, no klimat, soundtrack to wszystko, co wymieniałem na początku, budują tak zarąbiście, Zresztą fabuła też w fajny sposób kończy, tak naprawdę, erę Crasha, jeżeli chodzi o NotiDoki, moim zdaniem, dla twórców ogromne szapoba. Też dla nich, Szapoparze, chciało im się troszeczkę działać na granicy z prawem, jeżeli chodzi o hakowanie PlayStation i, i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę Naughty Dog, chyle dla Was czoła. Dobra. Czas na kolejną grę z serii Crash Bandicoot, Crash Bash. Ostatnia gra wydana crasha na PlayStation 1, stworzona przez studio Eurocom, Euro które jest dzisiaj zamknięte. I dobra. Od czego by tu zacząć? Zacznijmy od początku najlepiej. Crash Bash to jest tytuł, który jest bardzo kontrowersyjny, jeżeli chodzi o gry Crash z PS1. Tak, podkreślam z PS1, ponieważ jest jeszcze druga gra, która jest kontrowersyjna i do niej w końcu przejdziemy. Co mogę powiedzieć? Crash Bash. Więc zacznijmy od tego, że Crash Bash jako gra to... Temat tej gry to są minigierki party. Wiecie, coś jak tam Super Mario Party i leśnie. Wiecie o co chodzi. No i tak. Fabuła basza jest następująca. Mamy Akuaku Aku i Łukałkę, i oni między sobą tam dyskutują. I Łuka rzuca wyzwanie do Aku, Aku, że żeby po prostu. Stu... Organizowali turniej minigierkowy pomiędzy dobrymi a złymi. Jeżeli dobro wygra, no to wiadomo, dobro tam e, będzie sobie, że tak powiem, żyło, a zło powiedzmy sobie odpuści na jakiś czas. Z kolei jeżeli zło wygra, czyli Team UKUK, UK, no to wtedy zgodnie z decyzją, UKUK UK będzie mógł przejąć władzę nad światem. No, wiecie, zakład to zakład, no nie. I w trakcie, kiedy dochodzi do przedstawienia drużyn Team Ukałuka Uka i Team Aquaku, dochodzi do tego, że jest pewna nieścisłość. Otóż w teamie Akuaku Aku są tylko dwie postacie plus aquaku, a w teamie Ukałuka Uka jest sześć postaci plus Ukałuka. Uka, no nie, i żeby było fair, Ukałuka Uka musi oddać dwóch zawodników z Team Ukałuka Uka do Team Aquaku. i to podkreślam, działa tylko i wyłącznie. W tej grze. To nie jest tak, że te dwie postacie, które pojawiły się w Team Aquaku, one na zawsze stają się dobre i w ogóle, kurde, najlepsze na świecie i nic z tych rzeczy. Więc tak, te eee... dwie te postacie, które zostały przeniesione do Teamu Aquaku, to jest Tiny Tiger oraz Dingodile. I oni tylko pojawiają się jako dobre postacie tylko w tej gierce. Cała gra to jest zestaw minigierek, począwszy od minigierek Ballistics, gdzie za pomocą pojazdów musimy odbić magnetyczne piłeczki, kończąc na minigierce, gdzie musisz za pomocą pojazdu takiego, wiecie, wesołych miasteczka, to są takie pojazdy bez kół, gdzie jadą po e, wyznaczonej trasie i muszą się między sobą zderzyć. No to tymi pojazdami musimy się ścigać w różnej scenarii zaczynając od takiej zwykłej areny pokroju tajni Arena kończąc na czasach pre prehistorycznych. Zresztą mamy też minigierki z młotkiem, gdzie musimy e, zbijać na przykład grzybki, musimy za pomocą e, e, dinozaurów tutaj odbijać klejnoty do tarczy. No naprawdę jest dużo tych minigierek, które mogę wymieniać. No, taką najbardziej charakterystyczną są chociażby minigierki e, Panic, czyli mamy tutaj minigierki z... E, Polarami, gdzie po prostu Musimy jednym polarem Zbić Drugą postać, która też jest na drugim Polarku, więc no to są minigierki Takie lodowe, że dzieją się one Na lodowcu i albo Postać musi spaść do lodowatej wody Albo Spaść w nicość, no i to są też minigierki Gdzie rzucamy siebie Klockami, w wiecie Tam kwadracikami, Bóg wie co to. No i są jeszcze tak jak na okładce tutaj pokazane, migierki z Pogo, czyli skaczemy sobie i zaznaczamy swój kwadracik. Migierki z czołgami no dużo jest tego, dużo mogę jeszcze tego wymieniać, więc w takim dużym skrócie mam to wymieniłem. No i oczywiście, jako że twórcy no, nie mieli za bardzo pomysłów na bossów, tak więc. W tej gierce jako pierwszy boss powraca papu-papu nie wiadomo skąd. Później drugim bossem jest Berminator, czyli ten ogromny niedźwiadek, co nas gonił w klaszu dwójce i był w team racing w Polar Pass. Eee, bracia Komodo, którzy też nie wiadomo skąd się pojawiają. Oraz to już kompletny nonsens i coś, co w ogóle mnie zastanawia, skąd ta postać w ogóle się pojawia. Znaczy, ja domyślam się, że to. Poje ona pojawiła się dlatego, bo Crash Team Racing Nitrous Oxide Który Tak na dobrą sprawę jest tak żałosnym Bossem, że ja mogę go naprawdę śmiało nazwać Przeciwnikiem, serio To jest dosłownie przeciwnik Nie boss, tak jak zresztą pozostali Typu właśnie bracia Komodo Berminator czy Papu Papu I to jest właśnie pierwsza wada tej gierki Mianowicie to są bossowie W ogóle bossowie Naprawdę ciężko jest ich bossami nazwać Naprawdę serio z ręką na sercu mówię, ciężko jest mi ich bosami nazwać. Druga sprawa, co jest kompletną złą rzeczą, to jest monotonia w tej gierce. W sensie przejdziesz sobie tam pierwsze dwa światy lub trzy, wszystko git. Ale z czasem, kiedy robisz coraz więcej tych mini gierek i coraz więcej, masz wrażenie jakby ta gra się tak dłużyła, nie? Że tak zaczynasz grać, zaczynasz i to się tak ekstremalnie dłuży. Masakra to jest naprawdę e, powtarzalność w tej gierce to jest level chyba over 9000. Tak samo jak e, z niektórymi minigier minigierkami, które moim zdaniem są słabo zrobione. No, doskonały przykład słabo zrobienia minigierki jest ta trzecia minigierka Ballistics, gdzie po pośrodku pojawia się engine, i w challenge'u kryształowym jest to zrobione tak hardo. Że masz czasami wrażenie, że po prostu wszyscy są sfokusowani only na ciebie, że to nie jest tak, że jest trudny poziom trudności, ale między sobą wszystkimi mamy ten poziom trudności, że jednak komputer tutaj atakuje nie tylko mnie, ale też i drugiego komputera, gdzie jest agresywny do strony tego drugiego komputera? Nie. To jest tak, że wszyscy skupiają się only na ciebie. Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. No i oczywiście ten nonsens, że. Po co nam Nitrous Oxide, który tak czy siak dostał już w dupę w Team Racing i po co on w ogóle ma się pojawiać? Jakby to jest coś, czego jakby nie rozumiem i w ogóle do dzisiaj się zastanawiam, dlaczego Eurocom tak zrobią. Może ich powodem było, był taki, że chcieli trochę się popisać i wiecie, spić śmietankę po fejmie krasza Team Racing na PS1. Tak więc dobra, przejdźmy może do takich pozytywnych aspektów. No soundtrack spoko, jak najbardziej uważam, że... Soundtrack jest fajny. Eee level design. No, bardzo ładnie to się prezentuje, jak na grę na PS1. Soundtrack powiedziałem, level design powiedziałem. Modele postaci. Powiem tak. Względem trylogii i Team Racing niektóre nawet gorzej wypadają. Tiny Tiger jest dokładnym przykładem tego, jak słabo wygląda. Crash jako tako jeszcze wygląda. Koko jeszcze też. Enbrio. Wygląda dobrze. Dingodile nawet, nawet. No mówię, Tiny Tiger mi się najmniej podoba ze wszystkich. Tak więc, no. Więc jeżeli chodzi o Basza, to to by było na tyle. Rok 2000, ostatnia gra Crash na PS1 i teraz wchodzimy w erę PlayStation 2 oraz Game Boy, bo tak te gierki Game Boyowe również będą liczone. No dobra, no to kolejna gra Crash: The Wrath of Cortex. Pierwsza gra, która zajmuje miejsce po prostu dobra. Nie jest ona ani bardzo dobra, ani najlepsza, jest po prostu dobra. Tutaj mamy takie, wiecie, najgorsze, tutaj średnie, dobre. Najlep, znaczy, do, bardzo dobre i najlepsze. Dlaczego Crash Derafów Cortex nie jest ani tutaj, ani tutaj. No bo w końcu, hej, to jest gra, która. Nawiązuje do Crasha dwójki i trójki pod względem gameplayu. Ale co z tego, skoro ta gra spieprzyła gameplay Crasha dwójki, trójki, więc haha, mam cię tu, mam cię tu. Dobra, od początku. Myślę, że historię Crash Derafów Cortex nie będę za bardzo przy Jakby tutaj wam. Przytaczał, myślę, że tylko w dużym skrócie powiem, kiedyś były plany na grę od Marka Cernego, która miała być, miała się nazywać Crash Bandicoot Mark Cerny Games, znaczy Mark Cerny, Mark Cerny Crash Bandicoot Game, niestety okazało się, że do tego nie doszło, przez co cały projekt Crash'a z Open World'em musieli zakopać do śmietnika, no i zrobili grę w 7 czy tam 8 miesięcy znowu która miała być pierwszą grą krasza na PS2, no i się oczywiście udało, ale jaka ta gra jest, no to możemy sobie co jedynie wyobrazić. Zacznijmy od tego, zacznę może od takich gorszych stron krasza Drafów Cortex. Po pierwsze, próbuje być na siłę jak Crash trójkę, co zdecydowanie nie wychodzi, moim zdaniem. Po drugie, dużo mechanik leży z oryginalnego Crash'a, na przykład Mechanika wspinania się po siatkach leży tutaj bardzo, e, mechanika chociażby, no niektóre poziomy po prostu, które mają nawiązywać do krasza dwójki, trójki leżą, na przykład poziomy podwodne są za zbyt długie, są zbyt monotonne i rzadko kiedy występują w nich checkpointy. Kolejny problem, że niby jest tutaj deraf of Cortex, a nawet z Cortexem nie walczymy, ponieważ walka ostatnia z Cortexem to jest technicznie walka z crunchem, tylko więc przez całą grę walczymy tylko z jedną postacią, co jest kolejnym minusem. Chociażby to, że postacie pokroju Tiny, Engine, Dingodile, to są postacie, yy, które tylko występują w cutscenek. Scenkach i ewentualnie jako przeszkadzajki w poziomach, ale oni nie mają zbytnio co do roboty w tej gierce, więc no to jest kolejny minus. Plusem tej gierki jest chociażby soundtrack. To mogę już od razu z miejsca powiedzieć, że soundtrack po prostu w Drafów Cortex jest bardzo fajny i nawet po, mogę powiedzieć więcej klimatyczny. Grafika jako taka, pomimo że gra została w miarę szybko wydana, to nie jest aż taka zła, ale nie jest ona z kolei najlepsza i Crash to Insanity będzie dosłownym przeciwieństwem tego, co tutaj teraz powiedziałem. Dlatego, że Crash to Insanity po prostu swoim grafikom zmiażdżył derafów Cortex i to bez żadnego ale. E, voice acting jest jak najbardziej spoko, nie mam tutaj do czego się przyczepić. Lewele jako tako są nawet ok, ale widzę, że tutaj za bardzo mówię. Chcieli do crasha trójki nawiązać przez chociażby levele średniowieczne. Eee Level ścigany, w sensie, że musimy jechać powiedzmy jakimś pojazdem i się ścigać. Sama paroda Rings of Power w sekretnym świecie. Tak więc no, bo wiecie, w sekretnym świecie crash musi w Drafotkotech za pomocą. Mm, Hugokoptera y, przez pierścienie tam przelatywać a w crashu trójce to było tak że musiał y, samolotem przez pierścienie przelatywać więc taka wiecie dosłowna para. Rings of power Oczywiście szanuję za oryginalny poziom ze snowboardem bo tego nie było w ogóle w serii więc tutaj jak najbardziej plusi kleci I co mogę więcej powiedzieć jeżeli chodzi o drafów w Cortex to to chyba było na tyle no, i tam w dużym skrócie jeszcze fabułę powiem, że fabuła polega na tym, że Cortex tam tłumaczy się po raz dziesiąty ukałuka, że dlaczego on nie pokonał Krasza że wymyślił coś, co ma sprawić, że Bandicoot zostanie pokonany, i ma wykorzystać dzięki temu Elemental, czyli elementale, wiecie, gra opiera się na elementalach. Czyli na e, żywiołakach. Wiecie tam, ziemia, ogień, wiatr oraz e, woda. No i koncept z elementalami jak najbardziej mi się podoba. Jest jak najbardziej na plus. Tak więc poza tym, to Crash Drafow Cortex ma dla mnie taką ocenę 7,5 na 10. Może 7 na 10 takie mocne. Ewentualnie 6. Ale nie więcej, ani nie mniej, dlatego że to, to jest gra, która próbowała być na siłę drugim Crash'em 3, ale coś się nie pykło. Ech, Crash The Huge Adventure jest średnią grą, co mogę powiedzieć. Jest to gra, która miała parodiować Crash'a 2 i 3 na Game Boyu. Nie jest ona aż tak złą gierką, bo widać nawiązania do dwójki, do trójki. Większa, większe nawiązanie jest do dwójki, bo jest więcej poziomów z dwójki niż z trójki. Z trójki to tam raptem są trzy chyba poziomy, a z dwójki jest po prostu dużo poziomów. No i co mogę powiedzieć tutaj, Fabuła? The Huge Adventure to jest takie powiedzmy streszczenie crasha 2, ponieważ. Jest nam przedstawione to, że korteks tym razem chce za pomocą swojego działka zmniejszyć planetę. Potrzebuje do tego 20 kryształów. No i Crash standardowo musi go unicestwić. Poziomy to tak na dobrą sprawę jest kalka tego, co już widzieliśmy w Crashu 2 i 3, czyli mamy poziomy podwonne, poziomy w przyszłości, poziomy latające. Poziomy zimowe. No i bossowie to są bossowie, z którymi walczyliśmy, czyli uh, Dingodile, Engine, Tiny oraz Cortex. Czterech bossów mamy tylko. I konfrontacje zwykle są podobne do tych z Crasha, dwójki, trójki. Z się walczy w taki sposób, że musimy przed nim uciekać, bo on będzie skakał po platformach i każda z tych platform może się zapadać po pewnym czasie. Engine to jest ta sama walka co Koko z nim walczyła, tylko że tym razem Crash walczy. Na Jetpacku jeszcze. Dingodell to jest walka pod wodą, więc dobra, to jest jedyna zmiana. A Cortex to jest w miarę podobne do Crash'a trójki, więc tylko z tą różnicą, że mamy tam trzy kolorowe klejnoty, które Cortex musi trafić, i potem jak zdobędziemy wszystkie Time Relics, to Cortex. Tiny, Tingodile oraz Engine zamieniają się w wielkiego mega miksa, który został dodany do Crash'a Team Racing Nitrofield. No i zaczyna się pościg. Jedyną, jedynym minusem poza powtarzalnością jest to, że gra wymaga od Ciebie złotych i platynowych reliktów, więc nie możesz mieć ani jednego szafirowego. Inaczej nie odblokujesz good ending i do dzisiaj jest, ja się z tym nie zgadzam i uważam, że to jest coś, za co Vicarious Visions Powinno beknąć. Okej. Okay. to był Crash the Huge Adventure. Crash Entrance, albo Crash Bandicoot 2 Entrance, to jest po prostu gra, która. Mogę powiedzieć z ręką na sercu, najlepsza gra Crash na Game Boy Advance. Przede wszystkim jest to gra, która, pomimo nawiązywania do Crasha Trójki i są tam asety z Crasha Trójki, to jest to gra, która. Mogę śmiało powiedzieć, że. Wykorzystała nawet swoje własne oryginalne asety w niektórych momentach oraz wykorzystała asety z takiego The of Cortex. Czyli poziomy. Mam tutaj na myśli poziomy mm, z wulkanem. Jest to coś, co moim zdaniem jest po prostu perfekto. Bosowie, no to co? Mamy tutaj Evil Cruncha ponownie. Mamy Evil Coco. Ej, do, mamy jeszcze tego Fake Crasha, ponieważ tutaj w tej grze oficjalnie Fake Crash powstał. Ponieważ jak wiecie, to historia Fake Crasha jest taka, że w crashu Entrance ee, pojawił się właśnie tytułowy Entrance, który jest mistrzem hipnozy i Entropi, który. Może władać czasem oraz tworzyć różne portale, przez które może się przedostać. I Entropi, to jest taka w ogóle też ciekawostka, że to jest pierwsza gra, gdzie Cortex się w ogóle nie pojawia jako antagonista. Entropy e, zlecił zadanie dla Entransa, by ten właśnie przeteleportował crasha. Koko I Krancha, żeby oni mogli służyć już Entropiemu i razem mogliby wszyscy podbić świat. Kranch i Koko zostali porwani, i Crash przez chwilę też został porwany, bo połowa Crasha była już po tej drugiej stronie. I przez to, że Akłaku Aku uratował Crasha, tworzył się Fake Crash, czyli fałszywy Crash. Oczywiście w oryginalnej trylogii jest to wytłumaczone, że Fake Crash jest parodią. Wyglądu japońskiego crasha, no ale wiecie, ale styl, nie? No i fabuła entrance jest taka, że musimy zbierać cząsteczki klejnotów kolorowych, żebyśmy mogli skompletować całe klejnoty, czyli takie nawiązanie do crasha trójki, tylko że tam było z kryształami w ich oryginalnych miejscach. Eee. No i po zebraniu tych kolorowych klejnotów mamy odblokowaną walkę z Entropim, która powoduje, że kiedy, że kiedy pokonujemy Entropiego, no to wtedy wszystko wraca do normy, wszyscy żyli długo i szczęśliwie i tak dalej, i tak dalej. Eee... No dobra, to zacznijmy od pozytywów. Level design jest świetny w tej gierce, soundtrack jest bardzo klimatyczny. Bosowie Szapoba. Nic dodać, nic ująć. Eee... I sama fabuła jest o wiele lepsza. Taka żywsza niż to, co było tutaj w tej gierce. Więc no. Fabuła Entrance jak najbardziej na plus idzie. Uważam, że. Eee... Uważam, że jest po prostu mega żywa ta fabuła. No i w zasadzie to co. Względem tej gry jest to spory upgrade. Spory, że tak powiem, plusik, i gra jak najbardziej dużo ciekawych nowości wprowadziła. Więc rekomenduję ogrania Crasha Bandicoot 2 Entrance. Dobra, czas na kolejną grę. Hmm. Crash Nitro Kart. Co mogę o tej gierce powiedzieć? Jest to swego rodzaju kontynuacja team racing, ale taka kontynuacja trochę na siłę team racing, ponieważ e, ujmę to tak: Vikers Visions chciało bardzo powtórzyć sukces Naughty Dog z team racing. No i stworzyło crash Nitro Card, który opowiada o historii Timu Bandicoot i Timu Cortex. Team Bandicoot i Team Cortex, który liczy po trzy osoby, po trzy postacie, czyli tak. Team Bandicoot to jest Crash, Coco Crunch, Team Cortex, Cortex, Tiny Tiger, Engine. Te dwa teamy zostały wysłane do galaktyki e, Velo, Imperatora Velo, który rzuca wyzwanie całej planecie Ziemi. Na wyzwanie właśnie z Velo, czyli najpotężniejszym, najszybszym ścigaczem w całej galaktyce. Jeżeli się nie podejmiemy tego wyzwania, to on zniszczy naszą planetę, a my do końca swoich dni będziemy na planecie Velo i można by powiedzieć, że będziemy mieli bad ending. Więc chcąc nie chcąc, jesteśmy zmuszeni do wyścigu. I co mogę o tej gierce powiedzieć? Jest to bardzo dobra gra, ale nie jest ona najlepsza, i raczej nigdy nie będzie najlepsza. Z powodów takich, że ona próbowała być na siłę takim crashem, team racing. Mimo tego, że wprowadziła dużo nowości, takich naprawdę, naprawdę dużo nowości, bo o czym tutaj chcę powiedzieć? Daję przykład. Pamiętacie, kiedy mówiłem w crashu, team racing, to co mi się nie podobało, że jak mieliśmy świat zimowy, no to wszystkie poziomy powinny być zimowe. Kraśnij trekallet właśnie naprawia to, co Kraśnim Racing nie zrobił. Pierwszy świat czyli Terra jest to świat taki, powiedzmy, dżunglowy. No dajmy na to, że to jest dżunglowy. I mamy takie poziomy jak e, Inferno Island, które po części zalicza się do takiej plaży i zarazem trochę taki klimat dżunglowy jest w niej, bo są liany i różne tego typu, wiecie, wyskocznie, które są trochę charakterystyczne z dżunglą. Mamy Jungle Boogie, który jest dosłownie dżunglą, oraz e, Tiny Temple, czyli świątynię tajnego, która znajduje się właśnie też w dżungli. Więc tutaj mogę powiedzieć, że jak najbardziej świat pierwszy, stuprocentowe oduzierowanie tego, co powinno być. Bosem tego świata jest Krąg, który jest takim bratkonem papu-papu, tylko że z tą różnicą, że Krąg. E, no nie wiem, co mogę tu powiedzieć o nim, po prostu. Niby jest ten zły, ale z drugiej strony, trochę wygląda na tak, jakby miał wywalkę na to wszystko. No i. Po pokonaniu krąka, który tym razem nie jest on. Tak jak to było w Team Racing, że bosowie praktycznie chcieli stoczyć walkę z Oxydem. Krąg i cała zgraja są od Velo. Wszyscy są jakby za wysłaniem Velo. Ivelo jest odpowiedzialny za to, że ścigamy się z tymi bossami. No i później pojawia się świat drugi, czyli Barin, świat zimowy. Mamy tam takie poziomy jak Meteor Gorge, Barin Ruins oraz Deep Sea Dravig. Jeden z tych poziomów nie pasuje do scenerii tego, co tutaj zastaliśmy, a mianowicie poziom Dipsia Dravig, dlatego że to jest poziom pod wodą. Bosem świata drugiego jest nasz, rekin. Dosłownie ma na imię NASH, samochanie CH. E, jest to całkiem sympatyczna postać, całkiem sympatyczny rekin, muszę przyznać. I co mogę tutaj powiedzieć? Więcej. Poza Deep Sea drawing wszystko jest jak najbardziej na swoim miejscu. Kolejnym światem jest fenomena, czyli taki świat pustynny, gdzie mamy takie poziomy jak. Out of Time, mamy Thunderstruck oraz e, Clockwork Wumpa. W zasadzie to może i Clockwork Wumpa nie do końca jest pasującym poziomem do tego świata, ale jednak trochę zalicza się w scenarię, no bo jednak to wszystko dzieje się w takim zamczysku, można by powiedzieć, tak więc tutaj mogę dać ogromne po raz kolejny szapoba dla twórców. Bosami tutaj są bracia norm, big norm oraz small, small norm. I tak na dobrą sprawę to jest jeden norm, który jest w dwóch postaciach, ale no, konfrontacja w ogóle z tymi bosami nie jest jakoś super trudna. Ale od czwartego świata wchodzi troszeczkę trudniejsza konfrontacja. Ja wam zaraz wytłumaczę dlaczego. Eee... Po pokonaniu, oczywiście, braci Norm, Velo coraz bardziej zaczyna się denerwować, coraz bardziej się zaczyna niepokoić. No i wysyła nas na ostatni oficjalny świat, gdzie zdobędziemy ostatni klucz, czyli do Tekni, Świat komputerowy, jak zwał, tak zwał. I tam wszystkie poziomy dzieją się w świecie komputerowym, dosłownie wszystkie. Więc to jest definitywny plus względem Crash Team Racing, jeżeli chodzi o światy. Co nie oznacza oczywiście, że to jest też do końca 100% dobre, dlatego że Tekni ma dosyć długawe poziomy i Assembly Lane jest poziomem, który jest dla mnie w normalnym Nitro karcie mega średni. Jest to poziom, który, ja wiem, czasami mam wrażenie, że jest przedłużony na siłę. I tam gospodarzem tego świata jest nieudacznik Giri. Który. E, po prostu mogę w dużym skrócie powiedzieć, że jest postacią bezpłciową. I zanim ktokolwiek powie, że to jest robot, to ja dam przykład e, Raczeta i Klanka, gdzie Klank w serii Raczeta ma jakąkolwiek osobowość, mimo że jest robotem. Dziękuję za uwagę. Załarane TV. <grym> po pokonaniu Giriego mamy pierwszy wyścig z Velo, gdzie. Kiedy go pokonujemy, nic nie robi i mówi nam, że musimy zebrać jeszcze jego Time Relics, żeby. No ogólnie, Time Relics, tokeny i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli chodzi o to, to później możemy z nim zrobić rewanż, gdzie będziemy walczyli o losy już całego świata. Już nie tylko o losy naszej planety. Kiedy go pokonamy. W dwóch wersjach Velo wybucha i w teamie Cortex i w teamie Bandicoot i pojawia się tam nam mały gremlin. Dosłownie malutki gremlinek, którym jest Real Willow. I w taki oto sposób team Bandicoot i team Cortex eee... no, kończą swoją fabułę, co nie? No i dobra, przejdźmy może do pozytywów, jak i negatywów. Pozytyw numer jeden światy są tematyczne w w sensie poziomy są tematyczne, jeżeli chodzi o tematykę światów. To jest coś, co już właśnie mówiłem. Grafika jest jak najbardziej na plus. Soundtrack też. Soundtrack to jest w ogóle epickość ponownie. Level design bardzo dobry. Fabuła mogę powiedzieć, że jest dobra, ale nie jest jakoś super najlepsza. Wady tej gry no to momentami mam wrażenie, że właśnie ostatni świat miał te niektóre poziomy na siłę zrobione. Patrz, Assembly Lane. Moim zdaniem przynajmniej. Albo Android Ali. W mi jeden z tych poziomów, nie pamiętam czy to był Assembly Lane czy Android Ali, ale stawiałbym, że to jest Android Ali jednak, a nie Assembly Lane. Więc sorry, tutaj drobna korekta. I w zasadzie to bo sobie. Niektórzy są tacy, tacy bezpłciowi, no mówię Bracia Normowie troszeczkę są tacy też bezpłciowi, bo oni jedyne co potrafią to tylko udawać taką sztuczną złość. A Giri to po prostu jest Giri. Co ja mogę tu więcej powiedzieć? No dobra, to przyszedł teraz czas na kolejną grę. I tutaj krótko wypowiem się na temat tej gry. Crash Nitro Kart na Game Boya. Pomimo że jest to jak dla mnie dobry port gry na wyścigowej na Game Boya, to jednak ma swoje wady i przede wszystkim pierwszą wadą jest taka, że bossowie są zbyt zraszowani. Uważam, że bossowie w Nitro Karcie na GBA są zbyt zraszowani, zbyt trudni, oraz jak to mogę powiedzieć? No, są za trudni, mogę to nawet powiedzieć. I pokrótce, fabuła jest ta sama, którą przedstawiałem w nitrokarcie na PS2, tylko z tą różnicą, że poziomy zupełnie inaczej wyglądają niż poziomy na PlayStation 2, ale to wiadomo z jakich przyczyn. Dobra. I to by było na tyle, tak tylko mogę co jedynie skomentować, że Giri to jest śmietnik w tej wersji. Eee, dobra. Gdzie ta gra jest? Eee, nie ma tej gry? O kurde, gdzie to jest? Ja ja zdjęcia tutaj nie wrzuciłem tej gry? O kurde, chyba nie wrzuciłem. Dobra, w każdym razie, w, na tym miejscu pojawiłoby się pierwotnie Crash Bandicoot Fusion. Jest to gra, która jest crossoverem ze Spyro the Dragon i jest to gra, która ma dosyć złą renomę, jeżeli chodzi o Crash'a. Dlatego, że jako crossover jest strasznie według fanów gównianym crossoverem, ponieważ jest to crossover pełen minigierek. I co ja tu mogę więcej powiedzieć? Żeby zrozumieć fabułę Fusion, Krusza, trzeba ograć jeszcze Spyro Purple lub Spyro Fusion, ponieważ te dwie fabuły się ze sobą łączą, tylko że jest tam perspektywa Spyro tutaj krasza. I no, Crash z Crash Fusion, no to ma takie typowe minigierki podobne do Crasha, czyli na przykład e, minigierka z Polarem. Minigierka z czołgami, minigierka z jetpackiem, minigierka z. Z kryształami, że na przykład trzeba tam e... tak z kryształami? Nie, minigierka. To, to wiecie, te czasówki jakie są, że na przykład mamy time trial, to w tym wypadku mamy. E... czasówkę, która właśnie leci w dół. No i co mogę tutaj powiedzieć? Kiedy się przejdzie te czasówki, no to dostanie się klejnot. I w zasadzie to bossów ma dosłownie takich samych, jak zwykle to w Crash'u było. Czyli mamy pierwszego bossa, którym jest... Chociaż dobra, nie. Pierwszy boss to jest Spyro. No to to definitywnie nie jest boss, który należał do Crash'a, jakiegokolwiek. Mm. I później Crash, znaczy Full Spyro się do nas przekonuje, że jednak nie jesteśmy po stronie Ripto ani Cortexa. I Spyro później idzie zrobić swoją wersję lodowca. My robimy z naszą wersję lodowca i naszych światów. Później mamy tajnego Tigera w czołgu, z którym trzeba walczyć. To jest takie trochę nawiązanie do Berminatora z Basza. Eee, mamy. Mamy Ninę Cortex. Która, e, którą trzeba, że tak powiem, ścigać. Hmm. Mam Kogo my tam jeszcze mamy? Z kim tam walczyliśmy? Tak wiecie, teraz sobie muszę mniej więcej przypomnieć. E, hmm. Nina Tiny. Um. Nina Tiny Pyro. Hmm, kogoś chyba pominąłem. Ripto, ale Ripto to też nie jest jakby boss, który był z Crashem związany, więc przejdźmy może do połączenia Ripto i Cortexa, gdzie walczy się z nimi w kosmosie i jest tam oczywiście czasówka. I po przejściu tej czasówki, jakby przed zmienięciem czasu, kiedy nam się uda pokonać Ripto i Cortexa, to oni zostają unicestwieni na jakiś czas. No i w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o tę gierkę. Ma dużo powtarzalnych minigierek, dużo się z nich powtarza. Ma swój taki dobry, fajny soundtrack, level design również jest dobry, ale... Mogę powiedzieć z ręką na sercu, że... Poza tym to... No gra jest taka, taka nawet, nawet. I w sumie ona by zajęła bardziej to miejsce, niż to miejsce, więc... Tutaj byłoby jako trzecia gra, więc... Możemy sobie tutaj powiedzmy mniej więcej wyobrazić, że tutaj jest Crash Bandicoot Fusion. Okej. Okay. To czas teraz na kolejną grę. Crash Twin Sanity. O mój Boże. Nie, w sumie sorry. Cud. O mój Boże jest to po prostu najlepsza gra Crasha w dziejach historii. Serio. Nie ma drugiej takiej lepszej gry. To jest po prostu definitywna gra Crash'a, jeżeli chodzi o moderne gry. Serio. Zacznijmy od fabuły. Fabuła jest taka, że Cortex po e, raz kolejny chce Postanawia wykorzystać postęp, gdzie przebiera się za Koko, później dochodzi do walki pomiędzy nimi. I później Crash i Cortex dochodzą do współpracy, ponieważ pojawia się nowy antagonista, czyli Evil Twins. Dwie papugi bliźniacze. No i tam zaczyna się akcja, gdzie Cortex i Crash mają swoją właśnie współpracę i razem mają zamiar pokonać. Evil Twins pokonując tam wiele przeszkód, ponieważ zaczynając od wyspy Insanity, kończąc na właśnie Iceberg Lab, czyli drugim świecie lodowym, akademia zła, czyli akademia, w której Cortex się uczył, jak był młody. No i oczywiście ten dimension, czyli dziesiąty wymiar. Po prostu polecam wam naprawdę zagrać w tę gierkę. To jest gra, która ma open world, ma bardzo dobry open world. Eee, fabułę ma po prostu świetną. Soundtrack jako a cappella w ogóle jest świetny. Eee, I... I co ja mogę jeszcze powiedzieć? Debiut nowych postaci. No, Nina Cortex chociażby, która jest grywalna. korteks, który jest grywalny. Mecha Bandicoot, który jest też przez chwilę grywalny jako robot z Crasha Twinsanity. W tym wypadku za wiele wam nie powiem, dlatego że ja będę szukował się w tym roku na let's play V2 z Twinsanity. Ale to jest gra, która jest najlepszą grą z serii Crasha. Najlepszą. Nie ma drugiej takiej lepszej gry. Serio. Nie ma drugiej takiej lepszej gry. Polecam Wam naprawdę ograć. Uwierzcie mi, to będą godziny zajebistego kontentu. Jedyną wadą tej gry jest to, że ona jest bardzo zraszowana w produkcji. Jest dużo rzeczy, dużo fajnych aspektów, które się nie pojawiły w finalnym produkcie. Ale o tym opowiem już w let's playu. Scratcha to Insanity. Naprawdę polecam ograć. Z ręką na sercu. Crash <coughs> Tag Team Racing. Powiem szczerze. Gra, crasha, która chciała połączyć platformówkę z wyścigówką. W jakimś stopniu to wyszło. Ale finalnie ta gra jest średniakiem. Nie zrozumcie mnie źle. Lubię bardzo humor panujący w Tag Team Racing, tak samo jak w Twin Sanity. Z tą różnicą, że Tag Team Racing mam wrażenie, że momentami miał taki właśnie humor na siłę. Połączenie, mówię, platformówki, wyścigówki to nie do końca jest dobre. W sensie, jak to się dobrze wykorzysta, to okej, okay, to jest fajne. Ale jak robi się to, powiedzmy, na odpierdziel się, to nie do końca jest to dobre i... Powiem więcej, jest to. No, efekt nie do końca może być taki, jaki byśmy chcieli, żeby wyszedł. Mówiąc o pozytywnych rzeczach, no, powracają postacie z Crasha Sanity jak chociażby Nina. Eee, no, Nina to w sumie jest jedyna postać, która powraca. Pojawia się Crunch, pojawia się Koko, pojawia się Pasadena Oposum, czyli postać, która się pojawiła w, w tej gierce pierwotnie. Von Clutch, Willy Wumpa Chicks. I Powiem tak, jeżeli chodzi o poziomy i światy, nie są one aż takie złe, ale nie lubię na przykład drugiego świata, który to jest świat parodujący. Wiecie, baśnie, gdzie jest księżniczka, no i książę, i oni tam, wiecie, mają sobie happy end i tak dalej, czyli happily ever faster. To jest świat, za którym nie przepadam. Albo jak ja to mówię, Shreklandia, bo to jest takie też trochę to Shreka nawiązanie. A... Minigierki jako tako nie są złe, te battle areny nie są złe, ale Ta gra ma coś takiego, że jak grasz w nią długo To po czasie zaczynasz się nudzić Jakby fajne są minigierki urozmaicające, jak na przykład kręgle, czy Strzelanie do Różnych tam Zwierząt, jak na przykład owce, czy Krowy Czy świnie Czy chociażby no No battle areny są naprawdę w porządku, ale ta gierka mam wrażenie, jakby momentami była długa na siłę, w sensie lubię bardzo światy w tej grze, ale mam wrażenie, że niektóre są takie mocno przymulające, chociażby e, pustynny świat. Naprawdę, Co są światy, które są mega przymulające. Soundtrack ta gra ma dobry, bo to też jest po raz kolejny e, a cappella, nie jest ona aż taka zła. Mogę przyznać, że nawet jest dobra, chociaż najlepsza jest tutaj, w tej gierce. Eee no i w zasadzie co mogę powiedzieć, Fabuła w tej gierce jest taka, że trzeba unicestwić jedną postać, która namieszała w Motorsport World. I nie powiem, co to jest za postać, ponieważ będzie V2 z tej gry w tym roku prawdopodobnie też. Więc no. Ale mogę co jedynie powiedzieć, że jest to postać, która od początku gry się pojawiła. Która już od samego początku była bardzo podejrzana o to, że wiecie, że. No, no że po prostu no. Była po prostu podejrzana już od samego początku. I to przeze mnie. Koniec końców. Jest to średnia gra. Na pewno będę do niej wracał, ale jakoś super zdania raczej nie zmienić. Raczej nie zajmie ona tego miejsca ani tego miejsca. Jak już to raczej pozostanie przy tych średnich grach Crasha. No i dobra. Przechodzimy do kolejnej gry. Crash Boom Bank. Myślę, że raczej wszyscy domyśleli się, że zajmie to miejsce, czyli najgorsza gra. Z serii Crash Bandicoot. To jest gra, która dosłownie. Ona pluje w fanów. Ona pluje w fanów jadem. Ona pluje dosłownie flegmą. Pluje głównem. Serio, Ona pluje dosłownie głównym fanów. To jest najgorsza gra z Bandicootem w roli głównej. Mamy pseudo-fabułę, w której pojawia się diabełek Viscount, który zażyczył sobie 100 milionów dolarów w, w zamian za to, że wszystkie postacie wezmą udział w jego zasranej e, challenge'u, którym jest to minigierki. Minigierki, które dosłownie są jakby fajnie zrobione pod styl DS-a, ale nie są w ogóle pasujące do Crasha. No sorry bardzo. Kto by pomyślał, żeby w serii Crasha było dmuchanie baloników, Albo skok przez y, jakieś tam przeszkody, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale jest to gra, która po prostu pluje fanów jadem. To jest po prostu gówno. To jest gówno, które nigdy nie powinno wyjść. Ta gra może poza tym, że pojawia się tam Tiny Tiger. Tiny Tiger? Nie, Tiny Tiger tam się nie pojawia. A może się pojawia? Szczerze nawet nie pamiętam, ale chyba nie pojawia się z tego, co wiem. A... Ta gra po prostu nigdy nie powinna istnieć. Ja rozumiem DSa, że musiał być jakiś crash na DSa wydany, no ale serio. To, co tutaj widzimy, te modele, postacie to jest dosłownie wielkie jedne kłamstwo. Takie modele nawet się nie pojawią na DES-ie. I mówię tutaj czyst Czysto, naprawdę, serio, te modele nawet się nie pojawią na DS-ie. Uwierzcie mi, to co tutaj widzicie, to jest jeden wielki, jebany clickbait. Żygam, jak patrzę na tę grę. Więc dlatego przejdźmy dalej. Mm, mm, mm. Crash of the Titans na PlayStation 2. Ah, kto by pomyślał, że ona pojawi się tutaj? Jest to bardzo dobra gra, jest to... Najlepsza gra z tytanami, Crash'a, jaka kiedykolwiek wyszła. W serio, jest ona lepsza od Mind Over Mutant nawet. Fabuła w tej gierce jest po prostu epicka. Ta gra wprowadziła dobry open world, wprowadziła bardzo fajny multiplayer, w ogóle wprowadziła multiplayer do fabularnego trybu, coś co nigdy nie miało miejsca w serii Crash'a, to trzeba zaznaczyć. Ma bardzo dobry soundtrack. Ma bardzo fajny klimat i jest po prostu świetną grą. Polecam każdemu ograć Crash of the Titans na PS2 lub na Xboxa 360. Eee, level design w tych poziomach to jest... O Jezus Maria, jakie to jest piękne. Fabuła jest naprawdę epicka, ale nie będę za bardzo zdradzał, ponieważ... Będę w tym roku nagrywał czwarty maraton Crasha, ale w dużym skrócie mogę powiedzieć, że Cortex znowu ma swoje niecne plany co do Wumpa Island i Crasha. To jest jedyne co mogę powiedzieć. A z takich rzeczy, które mi się nie podobają w Crashu of the Titans, Tiny Tiger po prostu do dzisiaj hejtuje Sierra, która jest odpowiedzialna za tą grę. Za tajnego tajgera. Tiny Tiger of the Titans to jest po prostu żart. To jest coś, co nie powinno mieć nigdy miejsca. I mówię to autentycznie serio. Bez żadnych skrupułów. Tiny Tiger po prostu z I naprawdę polecam sobie zagrać z jakimś kolegą w tryb multiplayer, jeżeli chodzi o fabułę. Polecam dużo godzin świetnej zabawy. Eee, powiem tak. O crashu na GBA, mimo że się pojawił, jeszcze do końca się nie wypowiem, tak samo jak i o crashu of the Titans na DS, -a, dlatego, że jestem w trakcie przechodzenia tych gierek. Na razie tutaj ukończyłem pierwszy świat, tutaj nawet nie dokończyłem pierwszego poziomu, ale widzę, że crash of the Titans zapowiada się jako dobrze, a na Nintendo DS przez wielu fanów jest. Nazywany jako średnia gra. Ale pozytywną rzeczą jest taka, że to jest taki mocno retro retrocrash. Więc tych dwóch gierek na razie jeszcze nie daję na listę, dlatego że <laughs> muszę najpierw skończyć tą grę i tą grę, żeby wyrazić swoje zdanie, czy te gry nadawałyby się na którym z tych tutaj pozycji. Bo raczej one nie nadają się tutaj, bo. Na te miejsca no, pojawił się ten crash i ten crash. Tak samo jak yy, chociaż, jeżeli chodzi o crasha na DS-a, to mogę tutaj śmiało dać to miejsce. Dlatego że akurat w Mind Over Mutant na DS-a sobie trochę grałem, ale jeszcze całej gry nie przeszedłem Ale jest ona dosyć ciekawą gierką, polecam sobie ograć. Więc na razie. no i to no, raczej się na razie nie pojawi. A teraz czas na kolejną grę, crash'a Mind Dover Mutant na PlayStation 2. Jest to gra, która jest trochę gorsza od Twins e, of the Titans, ale mogę powiedzieć, że jest równie dobra. Podoba mi się bardzo koncept Evil Koko i Evil Cruncha, którzy znowu zostali zahipnotyzowani. Jest to dosyć fajny koncept, muszę przyznać. I level design jest ok, ale poziomy wydaje mi się, że lepsze są w Old Titans niż w Mind Over Mutant. Jak tak grałem z, z moim dobrym znajomym, z którym grałem w Old Titans trzy e, lata temu. Mogę powiedzieć z ręką na sercu, że Mind Over Mutant ma gorsze poziomy niż of the titans ale fabułę ma równie dobrą jak of the titans i polecam każdemu który ma kij w dupie jeżeli chodzi o serię tytanów moi drodzy jeżeli was boli seria tytanów to ja wam, dla, mam dla was radę nie traktujcie tej serii tytanów jako serię stricte krasza tylko traktujcie jako jako oddzielne uniwersum taka moja mała rada. A teraz przed państwem coś, na co chyba wszyscy czekali. Crash Team Racing Nitro Gra która dosłownie zmiażdżyła. Powtarzam, zmiażdżyła. Crash Team Racing. Crasha Nitro Kart. Crasha tak Team Racing. To jest gra która te trzy gry dosłownie zmiażdżyła. I w teorii, i w przenośni. Dobrze powiedziałem? Chyba tak. Nie, zmiażdżyła te, te trzy gry po prostu pod każdym względem. Fabuła jest ta sama co w team racing oryginalnym, więc tutaj nie będę za bardzo się rozwodził, ale ta gra wykorzystuje. Asset z Nitro Carta oraz tak Team Racing. I nie tylko, ponieważ dodaje też dużo od siebie kontentu, jak na przykład Grand Prixy, które no już się skończyły, bo dodali, do, dodały jakby dzięki temu nowe trasy do gry, które nie są z żadną grą Crasha kojarzone, no może poza Prehistoric Playground, która jest parodią tych. Poziomów prehistorycznych z Tag Team Racing albo Twilight Tour, które jest parodią poziomu z Tag Team Racing w Tomptown. Town, eee... ta gra po prostu to jest Mistrzostwo Świata. Binox wprowadzając nowe aktualizacje, miażdży tę grę i uważam, że ona dostała swoją zasłużoną nagrodę. Czyli. Eee... Czyli po prostu um, najlepszą grę, jeżeli chodzi pod względem wyścigów, ponieważ jak wiecie, na The Game Awards Crash dostał pierwsze miejsce pod tym względem. Zaorał wszystkie dosłownie gry i uważam, że jest to zasłużone miejsce. Ta gra po prostu jest świetna. Nic dodać, nic ująć, moi drodzy. Dodała dużo zarąbistego kontentu, i uważam, że po prostu ona zmiażdżyła wszystkie gry wyścigowe z kraszem. Łącznie z Crashem na GBA. Polecam sobie naprawdę ograć. Nie Nieważne czy to na PS4, czy na Xboxie, czy na Switchu. Polecam sobie po prostu ograć. I tutaj o, zaraz obok pojawiłby się En Saint Trilogy. Chciałem dodać jakby obrazek z N. Saint Trilogy, ale tutaj nie dodałem, dlatego że um, N. Saint Trilogy w sumie zapomniałem dodać tego zdjęcia, znowu tak jak w przypadku Fusion. Ale mogę powiedzieć od siebie, że N. Trilogy również zmiażdżyło oryginalną trylogię. Powiem więcej, eee, Crash 2 w N. Trilogy jest najlepszy i mogę powiedzieć nawet więcej, że jest troszkę lepszy od Crash'a 3 eee, z N. Trilogy. Bo w normalnej trilogii to trójka jest dla mnie najlepsza, dwójka to jest druga najlepsza, a w Ensign to jest dwójka najlepsza, a trójka druga najlepsza. I jeżeli chodzi o Krasze, to to by było na tyle w zasadzie. Jeszcze tylko jedyna rzecz odnośnie Team Racing, NitroFord i Ensign, które by tutaj się pojawiło, jedyne co mi w tych dwóch grach nie odpowiada. To to, że na przykład w Team Racing są długie loading screeny, które moim zdaniem powinny być już dawno spaczowane. Oraz to, że czasami online się buguje, z kolei w Insane Trilogy nie podoba mi się. Ee, w kraszu jedynce jakby ponownie sterowanie. Jakby zbyt bardzo odwzorowali sterowanie z krasze jedynki. Przynajmniej mam takie odczucie. No i. Jeżeli chodzi o Crasha, to to by było na tyle. Te dwie gry, po prostu I Insane i Nitrofield. Graficznie wyglądają tak pięknie, że nie jestem inaczej słowami w stanie tego wszystkiego opisać. Jeżeli chodzi o Crash'a to mówię. Poza tymi dwoma grami, które na razie są jedną wielką niewiadomą, bo muszę je do końca ograć, to tak wygląda moja. Pokaźna lista, tylko tutaj byśmy musieli dać Insane, a tutaj byśmy musieli dać Crasha Fusion. Albo tutaj w zasadzie. Więc, skoro Crasha mamy zaliczonego, to teraz przed czas na kolejną serię.